Konopski wstawił filmik, a jak Konopski wstawił filmik, no to warto by było obejrzeć, no co tam w świecie nowego słychać i coś jest o Szpaku. Szczerze mówiąc, lubię twórczość Szpaka, no to tak dałem komentarz dla statystyki po prostu. Lubię twórczość Szpaka, bardzo mi się podoba, więc no spokojnie. Skoro mi nie wierzysz, to zamykam się w sobie, jak wierzę, mogę mi... Nie kłam. Oj, wiara, słońce ty moje. Ja słyszałem, że w poniedziałek wiara przychodzi. Siemka, cynku, jak tam mijał dzień? Cześć, brutal, spoko. Dzień dobry, Natalio. Siema, czat. Witam serdecznie. Dobra, lecimy. Obejrzmy, zobaczmy, co tu Konopski powie. Czy coś ciekawego, czy jednak coś nieciekawego. Ale z Influ Newsów jeszcze mam jedną fajną, bo mnie tam zaciekawiła. Znowu coś Lexi odjebała, więc też jestem ciekaw, szczerze mówiąc. Z racji tego, że jeżeli to ona spieprzyła jakąś współpracę, to jest to takie... To jej daje współpracę, ta dziewczyna nic nie robi, nie? Ale dobra, mniejsza o to, jedziemy. Rapowej nareszcie o, w ogóle nic nie słyszę. A. Pętał się beef mi... Teraz przesadziłem. ...między Szpakiem... Dobra. A jeszcze raz. Na polskiej scenie rapowej nareszcie rozpętał się beef między Szpakiem a grupą White Widow. Przeanalizujemy sobie disy chłopaków. I zobaczymy, za kim ludzie stoją. Dodatkowo powiem wam, o co chodzi z wiralowym skokiem na sędzinę, kim podpisuje Jezu. Polskich streamerów, a na koniec zerkniemy na to, jak streamerka upokorzyła swojego moderatora na transmisji. Tak? Zacznijmy od jednego z tych żenujących i przykrych tematów, więc możecie się już domyślać, że chodzi o streamerkę z Twitcha, bo pani Sub Caitlyn, posiadająca ponad 350 tysięcy obserwujących, stwierdziła, że idealny... Jezu... Co zrobi? Jak będzie go poniżać? Pomysłem będzie skompromitowanie, poniżanie i szydzenie z własnego moderatora na transmisji. A to wszystko dla kilku donate'ów. Sub Caitlyn to typowa streamerka, która oprócz świecenia cycem głównie streamuje rozmowy lub gierki. I na jednego z swoich ostatnich streamów zaprosiła moderatora, czyli Billiego. Miała to być pewnego rodzaju nagroda dla moderatora za pilnowanie czatu tej streamerki. Jednak z czasem zaczęło się robić coraz dziwniej. A przede wszystkim jest, cele donate'ów, czyli... Co to było w ogóle? Co Jezu? O, jeszcze z pępka brzucha nigdy nie piłem, nie? Jeszcze męskiego do tego. Troszkę, a jeszcze, Na przykład Dili wącha moje pranie, albo cel pocałunek z Dilim. Po wykonaniu celu donate'ów streamerka musiała pocałować moderatora. Pierwsze próby pocałunku były co najmniej niezręczne. Finalnie stwierdziła, że nie zrobi tego na trzeźwo, więc musiała walnąć... Poważnie, o Boże, przecież taki obleśny facet nie jest, no dajcie spokój. Szota alkoholu, a gdy doszło do feralnego pocałunku, krzyknęła i uciekła z pokoju, pozostawiając moderatora w niezręcznej sytuacji z widzami. Streamerka zaczęła... Ona się zachowuje, jakby miała, kurwa, 12 lat. Nie no, przepraszam, obraziłem 12-latków. Z 10 lat. O, masakra jakaś. Chcesz mówić bardzo ciekawe rzeczy. I teraz mam pytanie. I dlaczego ludzie ją oglądają? Nie wiem, może rozrywkę daje po prostu. Ze swoim debilizmem. Swoim debilizmem. To, że wolałabym... O nie! Nie, zrobiłem sobie przerwę i znowu obrażam ludzi. Nie, miało nie być tak. Miało być bez obrażania ludzi. Przepraszam was bardzo za to. Bardzo cię przepraszam, streamer. O, masz taki sam mikrofon jak ja w ogóle, tak swoją drogą. Bardzo fajny jest, nie? Cześć, BQB. Cześć, Oka. Oko pijaka, dzień dobry. No słuchajcie, Oko pijaka. Mam nadzieję, że ci nie przeszkadza, że ja w ogóle tak zmieniam wasze niki, nie? Yumi też przyszła, czy przyszedł, a ja mówię na niego Yumi, bo mi pierwszej... Nieważne. Nie chciałem jej obrazić. Może jest bardzo inteligentną kobietą. Nie patrzę wcale na te dwa dyrały, nie? Przepraszam, znowu ją jest. Dobra. Zapomniałem, o czym to ja mówiłem. A, że nie będę obrażał. Postaram się nie obrazić, no ale samo mi się ciśnie na usta, jak ją widzę. Kurwa, spierdoliło, Boże. Nie mogę. No i widać tu jak przykład tego, że uroda nie idzie z inteligencją, typiera ma IQ na poziomie koło taczki. Twojego ex, który... Ale kurwa, no poważnie, pocałowała go, zachowała i spierdoliła, no to przecież to jest zachowanie jakiejś dziesięciolatki, no. ...który się nad nią emocjonalnie znęcał, niż być z jej obecnym moderatorem. Nie wiem, dlaczego poczuła potrzebę rzucania takim tekstem. Nie odbyło się też również bez... Ten facet się nie szanuje. Nie jest mi go szkoda z racji tego, że facet się po prostu nie szanuje. Bo ja bym po prostu wstał i wyszedł. Zwyczajnie. No chyba, że dałaby mi pomacać cycki. To wtedy jeszcze bym został, nie?
No to tak czysto teoretycznie powiedziałem w tym momencie. Suzy, która sugerowała moderatorowi, cześć, że źle wygląda, czy też nieprzyjemnie pachnie. Na streamie pojawiały się coraz dziwniejsze aktywności, czyli na przykład włochanie brudnego prania, czy też picie alkoholu z pępka. O Jezu, zareagowałem jak ona w tym momencie, bez przesady, kurwa. Nigdy mi się nie zdarzyło czegoś takiego, wolałbym nie. O, jeszcze z faceta pępka? A za chuja nie. Nie. O Jezu, wyobraziłem to sobie, jak to robię. O, szlak. O, niedobrze. Moja wyobraźnia jest posrana, nie? Ja już wam wielokrotnie mówiłem. Wielokrotnie wam... Wielokrotnie wam mówiłem, że moja wyobraźnia jest taka, że jak sobie coś, że tak powiem, zobaczę, usłyszę, potrafię sobie to wyobrazić w miejscu, gdzie ja stoję w tym i ja to robię. I to i ta wyobraźnia nie polecam, nie? O Jezu, aż mnie normalnie... Oj, wyobraziłem sobie, to może być dziwne, ale wyobraziłem sobie, jak piję z jego pępka. Oj, ja pierdolę. Chyba jest kwintesencją tego całego, że... Dobra. Streama. Po transmisji na sub Caitlyn wylała się ogromna fala krytyki na Twitterze. Ludzie stwierdzili, że jest to zwyczajnie obrzydliwe. Mod Twitchową na żywo bieliznę streamerki, jak astronomicznie źle musi z tobą być. Sen moderatora wreszcie się spełnił. I mi jakoś nie jest szkoda tego gościa. Wiadomo, nie, słuchaj, nie, to ja powiem tak. Mi nie jest szkoda tego gościa, bo on się nie szanuje. Więc jak się nie szanuje, to ona go nie szanuje i oboje się nie szanują. Jest pięknie, cudownie, nie? Niech sobie te... Miał facet po prostu nadzieję, że może coś pyknie, może je sobie udymnie, czy coś w tym stylu. No ja to rozumiem, no męska natura, nic nie poradzimy. Panowie, no ale trzeba się szanować, no kurwa. Ale tak czy inaczej wypiła z jego pępka alkohol. To dużo. Na takie traktowanie, ale typ świadomie dał się poniżać na streamie i nie wygląda na jakiegoś dzieciaka, który... Cześć, czy ona ma kurwa fotel z LG? LG ma fotel? Znaczy Logitech? Nikt nie zasługuje na takie traktowanie, ale typ świadomie dał się... Ona ma fotel z Logitecha. Ja nie wiedziałem, nie miałem pojęcia, że Logitech ma fotele. Ciekawe, czy wygodne tak swoją drogą. Nie polecam nikomu kupować gamingowych foteli, bo są potwornie niewygodne. Potwornie niewygodne. Przepraszam, mi się monitor chce wyłączyć. Potwornie są niewygodne, nie polecam. Lepiej sobie kupić biurowe. Ja na przykład tutaj mam taki zwykły, normalny biurowy. Nie dość, że był tańszy niż gamingowe. Może, no wygląda normalnie. Mam miłe podpórki jeszcze. To jest wygodniejsze. Po prostu zwyczajnie, normalnie jest wygodniejszy, plecy praktycznie mnie nie bolą. Jak miałem gamingowy, to bolały mnie niemalże codziennie. I myślałem po prostu, że to jest na takiej zasadzie, że wiecie, że no boli, no bo siedzę bardzo długo przed komputerem, no. W niewygodnych, że tak powiem, niedobrych pozycjach, tak? No bo nie siedzę, wiecie, wyprostowany czy coś w stylu. A tu się okazuje, że po prostu te gamingowe fotele to jest gówno, nie? I miałem te droższe, i miałem te tańsze. Nie polecam. Zwykły fotel... Biurowy jest o wiele lepszy, nie? Ale ten wygląda na wygodny. Wygląda na wygodny, nie? Na streamie i nie wygląda na jakiegoś dzieciaka, który byłby nieświadomy, że ktoś przyjdzie na niego na transmisji za donate. Wiadomo, streamerka zachowała się paskudnie, poniżając moderatora, Jezu, który na co dzień ogarnia czat i przyszedł jeszcze na streama, pewnie za darmo. Ale gość nie dość, że dał z siebie zrobić pośmiewisko, to jeszcze potem, kiedy wydało się całe szambo w internecie, ratował wizerunek tej streamerki. Wydała swoje oświadczenie, gdzie stwierdziła, że ludzie nie... Wiedziałem, że może zakochany chłopina, no co, no... Miłość się ogłupia ludzi. Wiedzą, jaka jest relacja między nią a moderatorem. Cały stream miał być ustawiony z konwencją, na którą Dili się zgodził. Stwierdzą, że ludzie robią z moderatora ofiarę, a on sam się z tym nie zgadza. Ponoć też miała go przeprosić w prywatnej wiadomości. I w ramach dowodów streamerka wstawiła taką wiadomość od tego moderatora. Nie mam powodu, aby kłamać. Ja i Kate jesteśmy znajomymi. Poza streamingiem zrobiła dla mnie dużo i dla mojego rozwoju osobistego. Chcę, aby ludzie zrozumieli, że mam się dobrze, cenię sobie naszą znajomość. Słuchajcie, no jak on się tamten, niech sobie robi. Tylko po co ona pokazuje takie zachowanie? No nie potrzebnie, no. No ale co ja mogę zrobić? Dwójka dorosłych ludzi zachowuje się jak debile. Przynajmniej jest o czym gadać. Konopski ma 3 minuty materiału. No i jest git, nie? Git. Nie żałuję, że jestem jej przyjacielem. Koleś ma 6-9 w niku, dobra. A bez kitu? Ty! Doktor Dili.
Dobry. Robienia kontentu skate. Brzmi to, jakby napisał to pod groźbą tego, że zabierze mu moderatora na jej czacie. W ogóle też ciekawe, że ona napisała, że była konwencja i Billy się na to zgodził, ale potem jednak przepraszała go prywatnie. Jakby coś prywatne przeprosiny miały zmienić w tym, że upokorzyła go publicznie i traktowała... Może dla niego to jest fetysz? Może on ma taki fetysz? On lubi być upokarzany? Słuchajcie, nie można wnikać w czyjeś fetysze. Nie można wnikać w czyjeś fetyszy. Może kto lubi facet być poniżany? No co? No, ja mam mu bronić bycia poniżanym, bo mu to sprawia przyjemność? No halo, nie? Żyjemy w świecie, gdzie każdy powinien robić, co mu się nie podoba. No. Nie wydaje mi się, że tak zachowują się znajomi i gość został zmanipulowany, albo nie wiem, jest w niej na przykład zakochany. I tak. Wydaje się być w porządku gościem, nie czuć od niego, że jest jakimś creepem. I ten stream naprawdę powinien być czerwoną lampką dla jej widzów oraz innych moderatorów, żeby przestać ją oglądać i dawać jej pieniądze, bo traktuje ludzi, którzy ją wspierają, jak śmieci. Jeszcze powiedziała, że wolałaby wrócić do swojego ex, który nad nią znęcał się psychicznie, niż być z tym moderatorem. Wszystko po to, żeby mu jeszcze bardziej... na tym streamie. Po komentarzach widać, że widzowie nie kupili jej tłumaczeń. Nakręciłaś 90-minutowy stream, w którym bez powodu kpisz i poniżasz mężczyznę. Kpiłaś z jego genitaliów, krztusiłaś się przy kontakcie z nim i wielokrotnie insynuowałaś, że jest brzydki i powinnaś wziąć odpowiedzialność za własne czyny. Ustawione, ale przeprosiłaś prywatnie. Nikogo to nie obchodzi, jesteś złą osobą. Kilka lat temu, kiedy mieszkałem w Anglii, to używałem najpopularniejszych apek do uczenia się języków. Ale odrzucało mnie w nich to, że uczyłem się niepotrzebnych słówek, nie znając podstaw potrzebnych do codziennego życia. I tutaj z pomocą wjeżdża Speakly, które wykorzystuje specjalną metodę, popartą latami badań, która uczy słownictwa nawet do 5 razy szybciej niż tradycyjne metody. Speakly skupia się tylko na przydatnych rzeczach, żebyście mogli jak najszybciej nauczyć się codziennego porozumiewania w danym języku. Macie też tam takie funkcje jak ćwiczenia z mówienia, pisania, a nawet polecane piosenki w języku, którego się uczycie. I sami możecie dostosować, w jaki sposób chcecie nauczyć się nowego języka. Speakly oprócz aplikacji na telefony jest dostępny także na komputery, więc nie ogranicza was tylko jedna platforma. Po rejestracji z linku w opisie macie tydzień na przetestowanie Speakly kompletnie za darmo, a potem aż 60% zniżki na roczny plan nauki. Jeśli uznacie, że pasuje wam tak... Drogo, widziałem, matko jedyna. ...taki sposób uczenia się języka. Było 150 zeta miesięcznie, tak? Bo to euro, 30 tam euro. Czy to było rocznie? Nie spojrzałem. Nie chcę mi się przywijać. Linki macie w opisie. Ostatnio w internecie ogromnym wiralem latało nagranie, jak chłop na sali rozpraw... Nie widziałem. ...skoczył na sędzinę. Piękna, nienaganna serwetka i... Nie spodobał mu się werdykt na pewno, nie? Ale tego nie widziałem twojego. Ale jak szybko zareagowali. Nagranie zebrało dziesiątki milionów wyświetleń. Internet został zalany memami, na przykład jak wyglądała reakcja tego prawnika. Dla kontekstu tej całej absurdalnej sytuacji, oskarżony mężczyzna prosił sędzinę o nieskazywanie go na więzienie, określając się jako osoba, która nigdy nie przestaje zachowywać się w odpowiedni sposób, nieważne jak trudne by to było. Jego prośby zostały wysłuchane i nawet docenione, jednak z powodu oskarżenia o pobicie chronionej osoby oraz wcześniejszych przewinień takich jak liczna domowa, kradzieże, napady, a nawet próba i zjazdnia dom, nie zostały wzięte pod uwagę. I mężczyzna po usłyszeniu, że znowu trafi za kratki, krzyknął jeb tą dzikę, rzucił się na sędzinę. Przeskoczył przez ławę i sprowadził ją na ziemię, co widzicie na... Znaczy, no wiecie, no to jest niebezpieczna sytuacja, ale z perspektywy nas widza, nie, no to... No to jest śmieszne, no co ja mogę grają. Gdy inni próbowali go powstrzymać, to znowu krzyknął, tym razem jebać was, i wykonał parę ciosów, uderzył jej głową w ścianę, a nawet wyrwał ja myślałem, że on ten, że oni go od razu złapali. O szlak! To on ją jeszcze pobił. Ja myślałem tylko, że się rzucił, od razu go złapali i wiecie, że nic się nie stało. A tu jeszcze ją pobił. O jebaniutki, kiedy on zdążył w ogóle? Szybki jest. Podczas czego miała chować cię pod biurkiem. Po chwili przy pomocy pracowników sądu oraz ochroniarzy udało się odciągnąć mężczyznę od kobiety, która jeszcze parę minut leżała na podłodze po całym zdarzeniu. Odniosła obrażenia jednak na szczęście na tyle nieduże, że nie wymagała ona hospitalizacji. Po całym ataku ten chłop powiedział, że sędzia jest zła i to było wszystko przeciwko niemu. Ciekawa argumentacja. I parę dni później odbyła się kolejna rozprawa, podczas której całkowicie uniemożliwiono mu odwalenie podobnej akcji. Ubrano go jak postać z horroru, na sali sądowej zjawił się w masce, jego ręce były zamknięte w coś a la plastikowych pudełkach, które były przymocowane do jego talii. Obok niego stało przynajmniej 4 ochroniarzy, a sam nie odezwał się nawet słowem podczas posiedzenia. Rozliczano go wtedy za poprzednie zarzuty i skazano na od 19 miesięcy do 4 lat więzienia. Natomiast rozprawa, na której odpowie za skok na sędzinę, odbędzie się dopiero 14 lutego i postawiono mu za tę akcję 13 nowych zarzutów, w tym zastraszanie funkcjonariusza publicznego, wielokrotne pobicie osoby chronionej, usiłowanie zabójstwa, bo po akcji ze skokiem powiedział, że miał zły dzień i chciał sędzinę.
Jedynie za ten ostatni zarzut grozi mu aż do 40 lat pozbawienia wolności. Boże. Rodzina ujawniła, że mężczyzna choruje na dwubiegunowość i schizofrenię. Na Twitterze pojawiło się masę memów z tej akcji, a ludzie raczej są rozbawieni i zszokowani całą sytuacją. Oczywiście cała ta akcja będzie miała swoje konsekwencje, ale to wciąż zabawne. No to teraz nigdy już nie wyjdzie. Mistrzostwa olimpijskie... No tak, no kurwa, mam schizofrenię, jestem chory, więc nie można mnie skazać. No nie, no i tak taki człowiek powinien być zamknięty. No co ja mogę powiedzieć? Jezu, no prawidłowo zachowuje się jak zwierzę, to cię będą traktować jak zwierzę, wpadło z to. Jak ktoś wpadnie w amok, to ciężko taką osobę powstrzymać. No kurtyna, ale no, Jezu, taką akcją zjebisz sobie całe życie. No to jest po prostu coś niesamowitego. Coś niesamowitego po prostu. Że ludzie potrafią sami sobie zniszczyć życie na własne życzenie. Niezrozumiałe dla mnie. No po prostu rozwala mi to mózg, nie? Jego potrzebują. No tak jak wiecie co, mnie zawsze zastanawiało, że złodzieje tak... Złodzieje, gangsterki, wiecie, udają, że tego, tamtego, że no, że policja zła, że wiecie, że prawo jest złe, że oni siedzą w więzieniu za niewinność, bla, 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 bo coś tam. Doskonale wiesz, że jak kogoś okradniesz, to jest to nielegalne i możesz trafić za kraty. Robisz to, a później się dziwisz, że trafiasz za kraty. To trzeba być kretynem, no po prostu, albo jak kogoś pobijesz, o Jezu, siedziałem w więzieniu 2 lata za pobicie. No ta Polska jest zjebana, te sądy są nienormalne. No kurwa, chyba wiesz o tym, że za pobicie kogoś możesz trafić do więzienia. Nie rób tego, nie będziesz w więzieniu, proste, nie? Cokolwiek się w tym temacie zmieni, to wszystkim was poinformuję, więc subskrybujcie kanał i bądźcie na czasie, bo prawie połowa z was ogląda mnie, a jeszcze nie subskrybuje. Kurwa, chłopie, zacznijmy od tego, Konopski. Nie chcę ci uwłaczać czy coś w stylu, nie mam prawa. Natomiast liczą się wyświetlenia, nie subskrypcje. A masz wyświetlenia kolosalne, zarabiasz krocie, chłopie. Nie musisz mieć tych subskrypcji, naprawdę. I tak będziesz wyskakiwał każdemu na głównej. Wystarczy, że ktoś cię raz obejrzy, a później twoje filmy będą wyskakiwać. Tak to działa. Raz kliknąłem na jedną ładną panią. Nie wiedziałem, co będzie robić, ale raz kliknąłem na jedną ładną panią, która się po prostu, no była ładna, no i co mogę ukrywać. Kliknąłem na jej film. Okazuje się, że to był film z jakiejś jogi i typiara przez 30 minut tyłek wypinała. Nie? Nie, żebym ten, tylko po prostu przeklikałem sobie i za każdym razem było to samo, czyli po prostu wystawiała tyłek i robiła tak, 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 ale zawsze kamera była na tyłek, jak wypinała go. No i miała na tyle leginsy takie dosyć ten, że widać było majtki, nie? Raz to kliknąłem, jebaństwo, raz to kliknąłem. Cholera jasna, wyskakują mi teraz multum różnych takich filmów, nie? A tylko raz kliknąłem, kurwa. To jest pojebane jest w ogóle to. Chyba widziałem podobne filmiki. No mówię ci, ale raz kliknąłem i teraz mi ciągle wyskakują takie. Najgorsze jest to, że tam są naprawdę bardzo ładne panie niektóre. Ja z czystej ciekawości kliknę. No i bum, się okazuje, że wypina przez pół godziny dupę, nie? No halo, bez przesady. Bardzo blisko. A swoją drogą to się dziwię, że takie filmy nie są banowane, bo te dziewczyny naprawdę widać tam majtki, czasami więcej rzeczy, bo mają dosyć prześwitujące te ubrania, tak? Natomiast takie czegoś nie banuje się, a taki poszukiwacz są i jego filmy zdejmowane. No przecież to sensu nie ma. To gościu mi robi jakiś fajny, śmieszny filmiczek, pokazuje nam, co tam jest, wiecie, co na czacie teraz jest w internecie, co ludzie oglądają, z czego się śmieją. I on dostaje bana, i on nie może zarabiać, i zdejmują mu film, a jakaś typiara, co przez pół godziny wypina dupę i widać jej bardzo dużo, to nie jest banowana, to jest chore, niepoważne jakieś. 2 milionów. Platforma Kik to jeden z głównych rywali giganta streamingowego, czyli Twitcha. Mam konto na Kiku, bo Twitch no ma swoją, że tak powiem, jazdy. Mogą mnie tam zbanować, jak później będę miał większą ilość po prostu osób, które będą mnie obserwować. Więc mam na konto na Kiku, ale jeszcze nie będę tego streamował, nie? Popularność. Ale jak ktoś chce, to kliknijcie link w opisie. Zeszłego roku wykłada ogromne siano na streamerów. Najgłośniejszym transferem na Kika był deal XQC, który dzięki kontraktowi z platformą zarobi 70 milionów dolarów. I to wszystko w zaledwie 2 lata. Oraz zawiera możliwość, aby ta kwota wzrosła do 100 milionów dolarów. Co ciekawe, ten kontrakt wcale nie jest wiążący i pozwala mu streamować na przykład na Twitchu. I parę dni temu okazało się, że Kik wdraża podobną taktykę w Polsce, bo okazało się, że topka polskiego Twitcha, czyli Mergani oraz Evron, dołączają na platformę Kik. Evron i Mergani będą mogli streamować zarówno
zarówno na Twitchu, jak i na Kiku. Jednak będą musieli wyrobić średnią wysokości 100 godzin streamowania w miesiącu na Kiku. Co ciekawe, to podczas pierwszego streama Evrona na Kiku serwery nie wytrzymały i w naszym regionie platforma padła. Teraz mam zagwozdkę, bo wiadomo jest to, że właścicielem Kika jest Stake, czyli jedno z największych kasyn online na świecie. I Kik wręcz powstał po to, żeby tam promować te kasyno, potem jak Twitch prowadził zmiany zabraniające transmisji hazardowych. I ludzie podpisani na Kiku, czyli XQC, Aiden Ross, czy nawet Drake, promują na swoich kikowych transmisjach Stake'a. Kategoria kasyna jest najpopularniejsza na Kiku, więc w sumie jestem ciekaw, czy po zbanowaniu Keydropa panowie znaleźli jakąś alternatywę. Może jakiś patent na wyminięcie prawa i promocję kasyna wyjeżdżając gdzieś za granicę. Na razie nie było takich transmisji i nie mówię, że będą, ale ze względu na podpisanie na Kiku to jakoś by mnie to nie zdziwiło, ale może nic takiego w kontrakcie nie mają i Kik po prostu chce się rozwinąć w Polsce. Nie wiem, czy w publikacji tego filmu już będzie miliona. Wiedzą, co robić, aby sobie zarobić. Mogą się założyć, że mają też konto na Only. Kto ma konto na Only? A, te dziewczyny ci chodzi teraz, tak? Ja bym się nie zdziwił, jakby miały, ale nie klikałem w opisy, szczerze mówiąc, no bo po co? Nie miałem jakiejś tam, wiecie, potrzeby, żeby klikać. Na Instagramie jeszcze będziemy bardzo blisko, ale dzięki wielkie za bańkę na Instagramie, to naprawdę coś dużego. Ale pan Brown nie polecał proszkowo. Od kilku dni w polskiej rapże ma miejsce głośny beef pomiędzy Szpakiem, znanym z takich hitów jak Hinata, UFO czy Kontrola Jakości, a Macia... Kontrola Jakości to było gówno, nie? To było z tym... Hinata, UFO czy Kontrola Jakości... UFO pamiętam, bardzo dobry kawałek. Kontrola Jakości to był z tym... Paluchem, tak. To jest jedna z najdebilniejszych piosenek, którą dobrze się słucha, ale to jest jedna z najdebilniejszych piosenek, jakie słyszałem. No po prostu, zwyczajnie, bo tam był przytyk do Multiego, nie? Że on tam... W ogóle, okej, może się piosenka nie podobać Multiego, ale no jak sobie robi chłop, to niech sobie robi, nie? No, ale rozumiem krytykę, natomiast mówienie, że coś nie jest prawilne, to jest debilizm, no. Jakości, a Maciasem, który jest członkiem grupy White Widow, która znana jest z takich utworów jak Drip, Tyle Słońca. Macias znany jest również ze swojego występu w Hajlidze, gdzie... Jak Tyle Słońca? To piosenka? Tyle słońca w całym mieście. Przecież to stara piosenka jest. Chyba, że nazwę po prostu. Tytuł ma. Dosło od Józefa. To White Widow zawsze mi dawało vibe takich cwaniaczków, którzy są weryfikowani, jak są postawieni w sytuacji jeden na jeden. Podobnie zresztą jak ich kumpel, który swego czasu tych prawilniaczków promował. Ale wracając, początek spin raperów był niewinny. Macias wrzucił story z zapytaniem, jakich raperów słuchają. Jaki w ogóle przytyk do Nitro. Przy ksywie Szpaka napisał spierdolaj XD. Natomiast kolejny członek kolektywy White Widow, Barry, który dostał w dziurę na Hype MMA, zdecydował się wrzucić story z młodym fanem Szpaka i podpisem taki wasz wygląd. I jak przystał na prawilniaków, szybciutko te storiesy usunęli i nigdy się do tej sprawy już nie odnieśli. Jednak Szpaku nie zapomniał o tej sytuacji i na najnowszej epce w numerze Garfield po prostu ich pocisnął. Zdjęło się Macias i Barry na story, ale usunęli to szybciej niż wpadł im do głowy ten chujowy pomysł. Zapytaj Pickersa, co słychać w podziemiu, czy nagrałby numer z Malikiem lub matą. Najpierw pierdolicie mainstream, by potem definicję zmieniać dzieciakom. Ten wers odnosi się do tego, że White Widow w wywiadach jechali... Powiem tak, Szpaku ma po prostu ogromny, przeogromny talent moim zdaniem. Jego niektóre teksty są naprawdę zajebiste i mam wrażenie, że on po prostu dojrzewa też emocjonalnie, no bo nie mówię fizycznie, tylko on dojrzewa emocjonalnie, bo to widać po jego piosenkach i on się też dużo zmienił niż to, co było i on teraz na przykład rozumie, że muzyka jest po prostu, wiecie, różna, że nie ma prawilnego rapu aktualnie, no bo nie ma prawilnego rapu. Jak miałbym w moim guście i w moim takim myśleniu nazwać prawilny rap, to byłby to Słoń. Bo to jest taki rap, czysty rap. Normalnie kwintesencja rapu, to jest Słoń. Pierwszy, co mi się po prostu narzuca. A później to są lekkie odmiany tego rapu, które się przerażają jakieś tam inne, których już nazw nie wiem, ale jest ich multum, nie? Mainstream, a skończyli na mixtape'ie u jednego. Po prostu byleby się podobało. Ja zawsze mówię tak, piosenka nie musi mieć jakiegoś przekazu, jeżeli wpada w ucho po prostu i mnie bawi, no to wtedy nie musi mieć żadnego przekazu, bo po co? A jeżeli chce mieć przekaz, no to on musi trafiać, on musi być mocny i musi po prostu wzbudzać we mnie jakieś emocje. Jeżeli mamy to i to, to to jest hit dla mnie w tym momencie. To jest hit. No, po prostu. Ale też są po prostu piosenki, które bujają. Po prostu powodują, że ty się gibasz. No i co zrobisz? Z najbardziej mainstreamowych raperów, czyli u Maty. Co się aktualnie dzieje w mainstreamie? Scharakteryzujcie. Kupa gór. Powiem tak, kolesiostwo, zamknięte grono. Ja słucham zupełnie czego innego. Nas też w ogóle nie interesuje, wiesz, polski mainstream. My w ogóle nie... W polskiej muzyce nie siedzimy.
Był taki koncert, w którym brało udział Masno, Rafonik z Boxdel i White Widow. Najpierw pierdolicze mainstream, by potem definicję zmieniać dzieciakom. Odpowiedzi Macias wydał tragiczny diss na Szpaka. Wypuścił go praktycznie kilka godzin po wyjściu epki. Wyszło jak wyszło, czyli kasztan flow i darcie mordy do mikrofonu. Ludzie zrównali ten diss z ziemią. To jest kurwa, co to było w ogóle? Kurwa, co to ma być w ogóle? Ludzie zrównali ten diss z ziemią, co widać po ocenach i komentarzach typu, że gość już przegrywa na dissy 1-0 bez odpowiedzi Szpaka. Dobry diss, czekamy aż wyjdzie wersja po polsku. Macias, szacun za poskładanie całego dissu po ormiańsku. Nie puszczę wam tej łódzkiej symfonii, bo prawdopodobnie i tak byście nie zrozumieli słów. A ktoś przetłumaczył tekst na polski z ormiańskiego. I zarzutów mamy tam wspominkę o spinie między Gugu Gangiem a Szpakiem. Szpaku wielokrotnie był przez wielu oskarżany o ukradnięcie nazwy Gugu. Macias zarzucił mu też zaczepianie młodych artystów. Najpierw Szpaku zdecydował się odpowiedzieć Maciasowi w poście na Instagramie. Macias, weź dwa głębokie wdechy, usuń z internetu to, co nagrałeś i udam, że nigdy tego nie słyszałem. Masz w prezencie drugą szansę, nie zmarnuj jej, proszę. No i nie skorzystał z szansy, więc Szpaku wypuścił diss na Maciasa oraz White Widow. Nawiązał tam do ć**nia i stanie, w którym często znajduje się Macias w miejscach publicznych. Teraz nie... Jak będzie stękał pod playback, może w końcu zobaczysz, kto tak naprawdę słucha ciebie. Padły też wersje o jego występie w Hajlidze, koncercie w Fejmie. Jak to jest, że robicie podziemną muzykę, jednocześnie dla zasięgu byłeś klaunem w Hajlidze. Powiedz, jak koncert na Fejmie. Albo na przykład trąbie bombie. Czy trąba bomba to podziemie, suko? W skrócie chodzi po prostu o hipokryzję Maciasa. Szpago stwierdza, że nie ukradł żadnej nazwy, bo po prostu nie wiedział o istnieniu żadnego Gugu Gangu. Gugu Gang to brzmi jak... gang dzieci, takich pampersów. Szpaku tutaj nawiązuje do nuty White Widow, czyli Beef, w której Macias nawija. Dobra, Konowski, jaki research! Ale to musiało siedzieć ludzi, co? To mu robią research, widzę. Ciekawe odbicie. Za chwilę atencji każdy z was by oblodził dokładnie jak Nitrowi. To jest nawiązanie do mocnego promowania White Widow przez Nitro. Jak twoje wrażenie? Mi się podobało, ludzie się bawili, fajnie oddana publika, dużo osób przyszło, za dużo. Ludziom zdecydowanie bardziej siadł diss Szpaka i nawet jego hejterzy przyznają mu, że zaorał White Widow. Ależ rozpracowany przeciwnik, praktycznie każdy wers uderza w ekipę Białej Wdowy. Świetny diss. Szczerze, jak nie przepadam za panem Szpakiem, to muszę dać propsa za danie dissu w tych czasach. Tak się to robiło kiedyś. Jako osoba, która słucha tego Anderu, to muszę przyznać, że Szpaku rozpierdolił zarówno flow, jak i samymi zarzutami w wersach. Czuję ogromny podziw, bo dawno nie słuchałem tak dobrego dissu. Macias nie podał się po wypuszczeniu tego, lekko mówiąc, nieudanego dissu i opublikował drugi, który zaczyna od zwrócenia uwagi Szpakowi, aby ten szanował jego miasto, czyli Łódź. Troszkę oksymoron. Następnie zwraca uwagę, że story, które wrzucał wraz z barem, o które sapie się Szpaku, było 4 lata wcześniej. A storki, o które sapiesz, były 4 lata wcześniej. Według niego bary ogarnął, że źle zrobił i dlatego usunął story. Następnie zwraca uwagę, żeby Szpaku zostawił jego braci, czyli ekipę White Widow, bo tylko Macia z nim jedzie i ciśnie Szpaka od manipulatorów. Odbiór jego drugiej odpowiedzi jest znacznie lepszy, bo da się zrozumieć słowa, ale Szpaku nie pozostał dłużny i wypuścił kolejny diss. Zarzuca tam Macia sobie pomówienie, że Szpaku... Jasny gwint, jak oni napierdzielają, ale przynajmniej jest jakaś rozrywka, nie? Jest jakaś rozrywka, ale nie wiedziałem, że coś takiego ma miejsce. Bujanie siedzę po prostu, wiecie, no, w podziemiach polskiego internetu. No. I muzy, yo. No i tak gadają, czy nie? Czy już to nie te czasy, swoją drogą? Bo tam ci przygłupy, co tam skakały, to trochę mi tak wyglądały, nie? Obraził Łódź? Nie, znowu obraziłem. Te nieciekawe osobniki. Chciałem nie obrażać, przepraszam, no nie pykło, no po prostu nie pykło. No nie da rady, bo mówię, co myślę i od razu bum. Jestem strasznym w ogóle człowiekiem, ciągle kogoś obrażam, no. Naprawdę wyląduję w jakichś, kurwa, dzbanach 2024, nie? To jest w ogóle... Myślałem, że dramy youtuberów są, kurwa, głupie, nie? Oni się kłócą. Obraziłeś mi, kurwa, Łódź. Nie obraziłem Łodzi, kurwa. Nie pomawiaj mnie. Obraziłeś mi. Moja drama z Bardęgą była bardziej ekscytująca. Szpaku odnosi się też do case'u tych Insta Stories, które mają być sprzed 4 lat i nawija... Storki na YouTubie mają maksymalnie rok, a u ciebie leci piąty, to już odklejasz ją. Następnie Szpaku odbija zarzut, że wykorzystał Palucha. Zapytaj BOR, czy zachowałem się nie fair. Pogadaj z Paluchem, tam zawsze był szacunek. Odnosi się też do zarzutu, jakoby menadżer White Widow
miał zablokować ich drugi diss. I w autoszpaku dowalił Maciasowi, wracając do case'u mainstreamu. Witamy oficjalnie w jebanym przez ciebie latami mainstreamie. Buźka! Dajcie znać, po której stronie konfliktu jesteście. Do 18 stycznia do godziny 18 możecie wysyłać zgłoszenia na prowadzącego na mój nowy kanał newsowy. Płynęło już kilka... A to że co, że trzeba się zgłaszać, żeby być na twoim tym kanałem, tak? Aha. Naprawdę ciekawych zgłoszeń i osób. Jak chcecie się... Łoko, ja nie będę tym. Ja się nie zgłaszam, bo jestem zbyt wulgarny. Dobrze ci idzie, cynku, obrazu ile wlezie, mów to, co przychodzi do głowy, a nie. Cynku, ty też zabrzmiałeś przed chwilą jak prawdziwy raper. Yo, yo. Dobra, spoko odcineczek swoją drogą.